И где это было не мутит. Muszę powiedzieć, muszę powiedzieć, wiesz co, bo wypadek jest. No pa, 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 on dzwoni, pa! Halo, proszę pana? Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Halo, proszę pana? Jezus Maria. Ratownictwo medyczne, dyspozytor numer 56. Proszę pana, był wypadek. Wypadek był samochodowy na drodze. Jest ranny człowiek. Spokojnie. Gdzie pani jest? Wie pan, to jest droga wodociągowa w Wieliszewie. Droga wodociągowa w stronę Warszawy? Droga wodociągowa w Wieliszewie, tak. Dostaliśmy to zgłoszenie. Zespół ratownictwa medycznego jest już w drodze. Mężczyzna i leży na kierownicy, jest poduszka otwarta, powietrzna, krew, dużo jest krwi. Nie reaguje mężczyzna? Nie, mężczyzna się nie rusza. Proszę jedną ręką złapać za brodę, drugą ręką na czoło. Położyć, odchylić głowę, oprzeć poszkodowanego na fotel. Z powrotem. Ale ja mu złamię kręgosłup przecież. Nic mu pani nie zrobi, proszę spokojnie wykonywać polecenia. Ja liczę do 10, pani skupia się na tym. I liczy ilość oddechów. Raz, dwa. Poszkodowany oddycha? No tak, chyba cztery. Trzy albo... oddechy? Cztery chyba, cztery, tak, cztery. Jest pani w stanie odpiąć pas? Tak, udało mi się, odpiąłam pas, tak, tak, odpiąłam, tak. Może pani? Wykorzystać pas, obwiązać go wokół głowy, za zagłówek. Dbając o to, żeby nie puszczać głowy, cały czas trzymać poszkodowanego głowę i monitorować oddech. Matko święta. Boże, przepraszam pana bardzo, niech pan tutaj jeszcze wytrzyma trochę. Udało się? Tak, tak, udało się. Udało się, mam, tak. Pas trzyma głowę, tak. Poszkodowany oddycha? Tak, jestem pewna. Widzę ruch klatki piersiowej i tak samo miarowo się rusza jak wcześniej. Jest pani w stanie czymś przykryć poszkodowanego? Mam koc w samochodzie. Dobrze, proszę udać się po koc. Przykryć poszkodowanego. Zespół ratownictwa już do pani jedzie. Teraz proszę monitorować, obserwować poszkodowanego i cały czas koncentrować się na tym, czy poszkodowany oddycha. Proszę się nie rozłączać. Ja zostanę z panią aż do momentu, dopóki nie przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. No to dobrze, to dziękuję panu, bo już się uspokoiłam trochę. To jest taka sytuacja, dla której właśnie zrobiliśmy naklejkę PZU. Kierowca jest nieprzytomny, stracił przytomność, to znaczy, że nie może już powiadomić nikogo. W takiej sytuacji właśnie naklejka PZU jest w stanie wykryć. Była kolizja, natychmiastowo jest powiadomione Centrum Alarmowe PZU. Otrzymujemy precyzyjne położenie samochodu. Natychmiast nasz pracownik kontaktuje się z kierowcą dokładnie na tą komórkę, która jest połączona z urządzeniem PZU Go. Staramy się dodzwonić do kierowcy. Niestety w tej sytuacji, w tym przypadku kierowca nie odbiera. Czekamy kilka sekund. W momencie, kiedy nie ma odzewu, informujemy odpowiednie służby, informujemy karetkę, która otrzymuje u nas równocześnie dokładne położenie, na którego trzeba się udać. Każda sekunda się liczy. Im szybciej profesjonalna pomoc będzie na miejscu, tym większe szanse, że nie tylko osoba wyjdzie żywa, ale wyjdzie też bez szwanku z tego nieszczęśliwego wypadku.